Tu mieszkańcy Gnieskiego Pola, Lipianek i gminy Ryjewo są wszyscy rolnicy. No i są część sadlinek. Protestujemy przeciwko temu, że są tak niskie ceny pszenicy, rzepaku. Nie wiemy, czym to są uzasadnione są, bo mówią, że to jest wolny rynek. Ale wolny rynek no, i w Niemczech, we Francji ceny rzepaku są dużo wyższe i pszenicy niż u nas. U nas są ceny około 50-40% są zaniżone od zeszłego roku. W tym roku to jest dla nas mocno krzywdząca ta cena, bo ona nie pokrywa kosztów produkcji. My musimy dołożyć z czegoś, a z czego my mamy dokładać? Jak przecież każde gospodarstwo nie ma jakichś zapasów, bo wiąże co roku niemal koniec z końcem. Kupiony jest sprzęt, biznesplany były pod ten kątem robione, ktoś nam to zagwarantował, że będą ceny robione takie, żeby była ta cena opłacalna pszenicy i rzepaku. A na dzień dzisiejszy to no w ogóle nie jest to opłacalne, trzeba dołożyć, a my nie mamy z czego dołożyć i będziemy protestować. Jesteśmy w kontakcie z grupą z Grudziądza, pomagaliśmy im też tam w proteście. Dzisiaj mamy spotkanie tam w Grudziądzu i zobaczymy, co będzie się dalej działo. Nie chcemy tam... Proszę? Jeszcze nie. Nie, nikt. Powinni się zainteresować nami, bo przecież my jesteśmy z tego terenu i tu podatki płacimy, ale jakoś nie ma tej dobrej woli ani tu samorządów, ani... Wójtowie nas wspierają. No wójtowa nas wspiera tylko. Wójtowie, trochę. Czy sadlinek, czy... Nie było, ale ma być, nie? Ma być. O której i gdzie? A to nie wiem, ale w ubiegłym tygodniu byliśmy wesprzeć naszych kolegów w Grudziądzu. Byliśmy na spotkaniu m.in. z panem Narewajkiem, 2 godziny z panem wiceministrem. I najsmutniejsze jest to, że pan minister nie widzi problemu. Ja rozumiem, że są trudności w takim czy innym podejściu, czy może mamy rozbieżne stanowiska. Ale powiedzieć, że wszystko jest okej, jest dobrze, że rynek jest, no powiedzmy, niereglamentowany tam w rzepaku czy w zbożu, no to jest smutne, bo oczekiwaliśmy pewnych rozwiązań na przyszłość, bo państwo czy minister ma pewne możliwości. Jest państwowy elewar, który może wpływać, bo to jest największy gracz na rynku, może wpływać na cenę rzepaku, na cenę pszenicy. Ja nie mówię, że z sufitu. Jest giełda francuska Matif. Na tej giełdzie nasz główny podmiot może się oprzeć. Nie usłyszałem ani jednego słowa, że my będziemy chcieli wpływać, bo to są możliwości ministra. Chciałbym usłyszeć, że państwo zachowa elewar jako spółkę państwową i będziemy nadal wpływać na rynek. Nie było tych słów. Także dla nas to było bardzo przykre, nie? Że nie widzą żadnego problemu. To jest wasz problem. Rzepak się ściąga z Ukrainy. Który to jest rzepak, który świecący, jak to mówią, że to jest rzepak z Czarnobyla i po 700 zł, a naszego się nie chce skupić. I będziemy jeść, wszyscy będą jeść. I my, i miasto będzie jadło ten rzepak skażony z Czarnobyla. I my nie możemy do tego dopuścić, żeby sprowadzano rzepak poza granic, za granic, a nasz nikt tego rzepaku nie chce. Mówi się, że jest wielka nadprodukcja zboża, że zboża dzisiaj w tym roku rekordowo sypią. Wcale nie. Prawda. Nie ma żadnych rekordowych plonów. To jest rok normalny i także tu nie ma zwyżki aż takiej dużej. My nie będziemy robić za darmo, bo nie mamy z czego dokładać. Dzisiaj nie stoimy tutaj po to, żeby się wycieczkę co zrobić i pokazać nasz sprzęt. Ten sprzęt to nie jest nasz. To jest na kredyt brany. Także banki nas będą ścigać i jeszcze banki będą padać. A chyba to chodzi Niemcom, żeby nas zlikwidować. Bo nam, im nie chodzi o nasz sprzęt. Im chodzi, jak było historia, zawsze o ziemię Niemcom chodziło. I do tego się zmierza, żeby nas doprowadzić do bankructwa i wykupić nasze ziemię.
sprzęt jest nowy. Większość sprzętu, cały sprzęt jest wykonany na kredyt. Jak tu kolega wspomniał, w tych biznesplanach są przyjęte pewne ceny. Te ceny są, tak jak tu mówił kolega, 1800 za rzepak do 800-900 za pszenicę. I w tym, przy tych cenach przyjętych, rolnik wykazywał zysk. Jeżeli teraz się poprawi te biznesplany i wyjdzie po 600 czy po 800, rolnik będzie wykazywał stratę. Jeżeli rolnik wykazuje stratę, to bank raz, że nie może mu udzielić kredytu, ale od tego kredytu, który udzielił, musi utworzyć rezerwę. Czyli też pośrednio bijemy w system bankowy. Także to nie wiem, komu na tym zależy, jak może kolega wspomniał. Ja nie chcę tego mówić głośno, ale może tak jest. Józef, może komuś zależy. Do tego się zmierza. Do właśnie. Tego się zmierza. Bo tylko jeszcze trochę banków zostało polskich, tak. I chłopska ziemia została. Słuchaj, już większość ziemi to jest wykupiona. Przez Niemców, Holendrów, Szkotów, no wszystkie. Wszyscy już mają te słupy, co są. To przecież Polak, który nie ma pieniędzy i on ma tysiące hektarów w dzierżawie. A za tym stoi Niemiec, Francuz, Duńczyk. Trzeba pochwalić, bo jedyne banki, które kredytują nas, to przecież spółdzielcze banki, nie? Oczywiście, nie. I chyba chce się zniszczyć. Po polskiego rolnika zniszczyć i banki, nie? Do tego się zmierza. To już się ciągnie jakiś czas, ten proces trwa likwidacji naszych gospodarstw. Pierwsze wzięli się za producentów trzody chlewnej, już wyniszczyli, zostało tam około, mówią, że około 10 milionów. No, nieprawdą jest nawet, że tyle nie produkujemy, dlatego jemy żywność taką, jaką jemy, że w kilogramie kiełbasy jest 10-15 deko mięsa. Wzięli się już następnie za hodowców bydła mięsnego, to zostało jeszcze bydło mleczne, także za to się wezmą i rolnictwo popłynie jak Wisła do morza. I no, po prostu rząd nie robi nic. Zastawia się Unią, Unia swoje, przecież po to mamy jakieś mechanizmy, żeby walczyć o nasze, a oddajemy wszystko. Jedni chcą do siebie, drudzy do siebie, a my po prostu jesteśmy uprzejmi, wszystkim pomagamy. Rozładować Rosję ze zboża, z rzepaku, Ukrainę tak samo, wszystko do nas idzie. Niemcy, skażone mięso, no przecież musimy im też pomóc, bo przecież oni się zatrują. A my zjemy, Polak gorszy jak świnia zje wszystko. Czy pani słyszała, żeby Niemiec u nas w rolnictwie pracował? Ja nie słyszałem. Ale polski rolnik to pracuje wszędzie. I w Norwegii, i w Niemczech, i we Francji, i gdzie tylko. Po całej Europie jest porzucany. A dzięki komu? Temu naszemu rządowi. Bo nikomu więcej nie możemy zawdzięczać, nie? Żaden Niemiec jeszcze, ja nie słyszałem, żeby u jakiegoś polskiego rolnika pracował. A Polak pracuje po całej Europie jest porzucany. Dziękuję. No i nie możemy dopuścić, żeby nasi młodzi chłopaki, synowie wyjechali za granicę i tam szukali chleba. Tu jest praca i dla nich, i tu powinni pracować i żyć. Jestem rolnikiem z powiatu kwizyńskiego, z gminy Prabuty. Nazywam się Stanisław Anders, reprezentuję związki zawodowe i reprezentuję samorząd rolniczy. Także chciałem to przedstawić, kolega Jurek mnie to poprosił właśnie, żebym też przyjechał, przygotował, jaka jest sytuacja dalej i głębiej. Byłem w piątek, słuchajcie, w Warszawie. Mogę powiedzieć, że samorząd rolniczy nie zajmuje się w ogóle tymi sprawami, absolutnie nikogo nie ma w biurze, po prostu przyjęli mnie nawet w ten sposób, że zaszłem, posiedziałem 20 minut i wyszłem. Nawet nikt nie zaprosił, nie zapytał się, o co chodzi. Byłem w naszych związkach w RI, bo reprezentuję właśnie Związek Solidarności Rolników Indywidualnych. I muszę powiedzieć w ten sposób, że pan minister, który był w Grudziądzu, co kolega Jurek pamięta, że mnie dzwonił, wtedy nie mogłem podjechać i ten powiedział, spotkaliśmy się z nim w sobotę w Gdańsku na targach mięsnych i powiedział w ten sposób bardzo krótko, że podali sprawę do praw rzecznika konsumentów, coś takiego, ze względu, że to jest cena, zmowa cenowa i w ogóle nie będą rozmawiali na ten temat, a prawdopodobnie jeżeli w październiku teraz mamy, październiku, przepraszam, wrześniu, do 15 września, jeżeli nie podpiszę
polski rząd z państwem chińskim odbioru jakichś płodów rolnych z Polski, to jeszcze nasze płody spadną. I on tego wcale nie ukrywa. Dzisiaj w tydzień praktycznie to samo powiedział. O, wczoraj w tydzień to samo powiedział. Normalnie występował nawet na panoramie gdańskiej, normalnie na Starych Młynach. Ja bym chciał przedstawić taką sytuację, to nie to, że to, co koledzy tu mówią, że na naszym powiecie kwidzyńskim, wcześniej Grudziądz, Nisław, chyba zachodniopomorskie, dzisiaj słyszę Bezledy, Warmia i Mazury, jest nas dzisiaj za mało. Nie oszukujmy się, po prostu nie ma lidera dzisiaj, takiego jak był Andrzej Leper, chociaż należy do RIA, to była samoobrona, nie ma takiego lidera, który by to pociągnął. I każdy się po prostu przygląda, kto weźmie ten ciężar na siebie dzisiaj przykładowo przeciwstawić się temu rządowi. Kto po prostu zorganizuje tą grupę, żeby... Bo z takich niezadowolonych jest, można powiedzieć, w całym kraju. Bardzo dużo. Hasła chodzą, ale nie ma takiej osoby po prostu na dzień dzisiejszy. Mi się wydaje, że musimy po prostu zrobić to. RI podjęło taką decyzję, mówię, w piątek byłem w Warszawie, podjęło taką decyzję, że 31 na Jasnej Górze, teraz przed Dożynkami, robimy spotkanie i tam po prostu ustalimy, jak rozwiązać to w skali kraju. Spotkaliśmy się tutaj, bo przewidziałem to już dawno, że zjednoczy nas bieda. Wszystkie związki, jakie są, nas reprezentują, jesteśmy rozbici i powinniśmy stworzyć jedną nową partię na nowych podwalinach. I ja myślę, że tutaj kamień węgielny powinniśmy zakopać i powinien się to nazywać Związek Farmerów i Chłopów Polskich. I od tego powinniśmy zacząć tutaj, bo ta reszta to już się przepaliła. Po prostu i tutaj powinniśmy zacząć w całej Polsce się organizować i wszyscy, czy jest ktoś z jakiejś partii, czy nie, z takiej, siakiej, owakiej, jednym głosem, jak jeżeli nie będziemy mówić, to nigdy z żadnym rządem nie wygramy. Dzisiejszy protest to jest tylko taki wstępny, bo pokazać swoje niezadowolenie, ale jak nikt do nas nie zwróci się, nie przyjdzie i nam nic nie zagwarantuje jakichś cen lepszych, my nie chcemy dużo. Szkoda, że pszenica, żeby była w granicach 750 do 800 zł, rzepak, żeby był w granicach około 1600-1700, my nie chcemy po 2000 jak w zeszłym roku. To dla nas ceny nie są dobre, wysokie, bo w zeszłym roku była wyższa cena rzepaku i pszenicy, ale za tym poszły nawozy, środki ochrony roślin poszły do góry. Także teraz ceny nam zeszły niżej, ale środki do produkcji zostały na tym samym poziomie na zeszłorocznym. My wychodzimy na ulicę, a minister rolnictwa, który powinien zadbać o nas, to pokazują, wyjeżdża na urlop. Na wczas. No tak było. Wierzy pan, że dzisiejszy dzień coś da? No, myślę, że kiedyś ktoś zrozumie. Też mógłby zabrać głos pan premier. Słuchajcie, w pewnych kwestiach my nie możemy, bo nas warunkują umowy międzynarodowe. Ale są metody. Państwo ma i premier ma i minister ma pewne metody, które może sterować. Myślę, że tylko chęci odpowiednie, to wszędzie można dojść do porozumienia. A przede wszystkim trzeba się do rozmów. To jest podstawą, nie? My nie pierwszy raz strajkujemy przecież. Było tak, że kiedyś strajkowaliśmy tydzień czasu i po tygodniu były rozmowy, przyniosły efekt. Wiadomo, że nie będzie jedna strona zadowolona, ani druga. Ale pewien konsensus można osiągnąć. To nie jest taki tam aż trudny problem, żeby nie można rozwiązać. Dlaczego w innych krajach można po wyższych cenach kupować? Można. Czyli państwo w Unii Europejskiej, każdy ma jakąś tam tożsamość jeszcze i pewne możliwości, że może wpływać na rynek. Nie chcemy tam skłócić miasta ze wsią. Zobaczymy, czy te ceny, powiedzmy, odbiją się w sklepach, powiedzmy, ceny chleba, czy makaronów, czy tego tam, tych przetworów zbożowych. Przecież tego nie, oleju. Przecież tego na razie nie widać, nie? Nie chcemy się przecież tam skłócić z nikim, nie. Chcemy, żeby było normalnie, nie?